sporcie trening uzupełniający jest to podstawowa rzecz. Dlaczego? Że pływanie wpływa dobrze na odnowę biologiczną, do tego bieganie, skakanka. No to jest trening uzupełniający, który po prostu musi być. Nie tylko siłownia, że po prostu wielki, napompowany chłop, ważący tam 130-140 kg, ale to jest po prostu przede wszystkim musi być rozciągnięty, wybiegany organizm, wypływany. Będę tutaj przyjeżdżał tutaj lub znajdę sobie koło domu jakieś miejsce bliżej, żeby zrobić tego typu trening, ponieważ tam jest zamknięty ten plac, żeby przerzucać oponę, ale za chwilkę przyjdziemy tam i pokażę wam naprawdę zajebisty trening. Jest zamknięte od marca 1, 2021. We will be reopened 2024. Tutaj przyjeżdżałem przerzucać sobie oponę. Na pewno będą zdzierać nową bieżnię. And that is everything around you that you call life was made up by people. Ok, żeby ktoś źle mnie nie zrozumiał, to nie jest CrossFit training. To jest taki trening uzupełniający, a takie troszeczkę urozmaicenie. Raz w tygodniu taki trening będę miał w moim planie. I dokładnie z tej strony ten plan treningowy był wymyślony przez Seth Ferrasi. Składał się z 8 ćwiczeń, ja zrobiłem tylko połowę z tego, ale na pewno za tydzień dorzucę kolejne ćwiczenia, zabiorę ze sobą tą ramę, żeby zrobić farmer walk jeszcze do tego. Także mieliśmy 6 sprintów, 20 unoszeń hantelki, 20 pompek z unoszeniem kolan, później było 10 podciągnięć na drążku, 10 unoszeń nóg do góry, później sled push, czyli pchanie saneczek, sled push, czyli ciągnięcie, pchamy, ciągniemy. I ostatnie ćwiczenie to były 12 powtórzeń burpees over object, czyli mówiąc po polsku krokodylki lub padnij lub powstań. Naprawdę to ćwiczenie da każdemu zajebisty wycisk. I w przyszłym tygodniu zabiorę tą ramę
żeby dorzucić kolejne ćwiczenie, Farmer Walk. Zobaczymy, co tu mamy. Huuu! Oh boy! That's a beauty. Więc dzisiaj będzie, postrzelamy troszeczkę. Magazynek. To jest do nabijania magazynka. Jeszcze dzisiaj na pewno go wypróbujemy. Crossman. Gaz, który będziemy też potrzebować. CO2. To są śruty, których będziemy używać. Tu jest 6000 śrutów. Idealny dzień właśnie, żeby sobie dzisiaj troszeczkę postrzelać. I szukam na Google, jest tu kilka wyskoczonych strzelniców w pobliżu. Z tym, że nie wiem, czy można używać kamery, więc chcę to sprawdzić, jeżeli nie, to będę musiał znaleźć sobie ewentualnie jakieś miejsce na obłoczu, żeby wypróbować i nagrać ten Pelagon Oil. To jest taki olej, żeby się nie wysychała uszczelka w tym kartridżu. To jest CO2, gaz, który idzie do tego magazynku. To jest takie ekspresowe, szybkie nabijanie, zamiast pojedynczo nabijać. Mamy 25 strzałów gotowych. Tutaj mamy już taki mały bonusik do nowego karabinu. I druga rzecz. Wszystko jest gotowe. Tarcze, które używam zawsze na strzelnicy. Splatterburst targets. Plecak, który na strzelnicę. Fully automatic. Ok, tutaj się uwalnia magazynek. 25 strzałów. Ok. To jest na pojedyncze strzały, full automatic i zabezpieczenie. Beretta. Replika, też na gaz, safety, magazynek tutaj jest, samo CO2 na gaz. Mocno. Co by tu dzisiaj posłuchać? Może Behemota? Troszkę się tego przez wszystkie lata nazbierało. Obituary. A może dla odmiany dzisiaj Exhumators. Nudle z mąki ryżowej, zajebiste makro, tutaj jest 3 porcje w tym, jedna porcja 44 gramy węglowodanów, 4 gramy protein, także tutaj odrobinkę oliwy z oliwek do tego dodałem, żeby nie było suche. Smakuje to identycznie jak ryż, ale coś nowego.
I ktoś się tam kiedyś mnie pytał, czy nadal piję ocet jabłkowy. Tak, codziennie piję rano taki nieoczyszczony ocet jabłkowy. To jest taki liquid water enhancement. To jest smak orange, tangerine. Okay, troszeczkę tego dodałem do wody, żeby popić, zapić ten ocet, bo naprawdę nie smakuje za wspaniale ten ocet, więc dodałem troszeczkę tego. Mam ze sobą inny smak tej przedtreningówki, to jest Cherry Lemonade, to jest steam free, bez żadnych stymulantów, firma Primaval Labs. Ja nie jestem sponsorowany przez tą firmę, ale naprawdę fajny produkt, daje zajebistą pompę podczas treningów, więc dzisiaj wypróbuję ten nowy smak, który zamówiłem, to jest Cherry Lemonade. I oczywiście kreatynę dorzucimy do tego, to jest 5 form kreatynki, którą zawsze ja używam tylko w dni treningowe. Jedanko, 5 białek, jedno całe jajko, szpinak i do tego jeszcze płatki owsiane. Pumpkin pie spice. Dwa tosty chleba Enzique Bread dzisiaj ze śniadankiem. Taco z fitness training with iron. To jest yellowfin tuna. Spróbuję go dzisiaj przyrządzić w tym air fryer. Na koniec tylko użyję tej Less Sodium Kikkoman Soy Sauce. Zajebiście gruba. Fajne kawałki. Seafood. Steak jest gotowy.
dzisiaj niedziela rano i zabieram jeden z moich rowerów na poranną przejażdżkę, takie cardio. Każdą niedzielę takie cardio zawsze robimy rowerkiem zamiast w domu. To jest taki stress relief. Dobra, jedziemy dalej. Got that sweet juice, Minute Maid, some of our that lemonade. Take a sip, blowing purple clouds, tastes like lemon haze. Conversations back and forth like damn, we could go on for days. Looking back at it like damn, she bad when she walk away. Here we go, been down this road, they already know. When we go on tour, I'll take you anywhere you wanna go. People talk about us like they understand just what this is. I just wanna give you all you want and then to double it. They all say I'm